Cześć, z tej strony Marika. Fajnie Was widzieć, Ferrermoto. W tym filmie pokażę Wam klasyczne rękawiczki motocyklowe od Shimy, Shima Unika. Shima Unika to model stworzony specjalnie z myślą o motocyklistkach, ponieważ mają kształt określany lady fit, czyli mamy mniej materiału na śródręczu, są one po prostu smuklejsze i dłuższe palce, aby dobrze dopasowywały się do naszej kobiecej anatomii, szczególnie dłoni. Shima Unika produkowane są w jednym kolorze, czarnym, są bardzo klasyczne, bez zbędnych przeszyć czy ozdobników i pojawiają się w dwóch wersjach. Pierwszą mamy klasyczną skórzaną, ze skóry naturalnej, a drugie uszyte są już z innego materiału i mamy tutaj poliester i jest to poliester pokryty warstwą wstępnie zabezpieczoną przed wodą, a wewnątrz nich mamy membranę wodoodporną. Autorski projekt od Shimy i jest to membrana Next Dry, która zapewni Wam suchość w deszczowe dni. No i drugie bez membranki, więc mamy zwykłą Unikę i Unikę WP. Zobaczymy, czym te rękawiczki się różnią, chociaż jeżeli chodzi o protektory na kostkach mamy identyczne. Tak samo jeżeli chodzi o zapinanie. Mamy mały rzep, PV-lock na nadgarstku, no i tutaj drugi rzep. Możemy sobie go luźniej, ciaśniej zapiąć, zależnie od tego, czy chcemy kurtkę zmieścić do środka. I w tej wersji wodoodpornej mamy to samo. Dwa rzepy i miejsce, żeby kurtkę do środka sobie zarzucić. Jeżeli chodzi o protektory, mamy w jednej i w drugiej wersji twardy protektor kostek, ale jest on pokryty tą zewnętrzną warstwą. I tutaj jest schowany za skórą i nie rzuca się aż tak w oczy, a tutaj schowany za tym materiałem, za poliestrem i też jest fajnie wkomponowany w rękawice. W obu tych modelach znajdziemy wzmocnienia na boku dłoni i mamy tutaj podwójne warstwy materiału. Tutaj mamy dodatkową skórkę, no i tutaj też mamy skórę doszytą wewnątrz z absorbującą pianką, tutaj też w razie impaktu, aby troszkę tego uderzenia zniwelować, aby pochłonęła część energii, która nam tutaj wpływa. Na pewno kolejną różnicą będzie też wnętrze tych rękawic, ponieważ wersja wodoodporna jest bardziej miękka w środku, ale też jest dużo cieplejsza, bo mam je może od 2 minut na dłoni i moja prawa dłoń już czuje, że się strasznie poci. W tej jest mi komfortowo, ciepło, chociaż wnętrze nie jest już aż tak miękkie. Jeżeli chcecie przymierzyć model Unika i sprawdzić, czy wolicie wersję klasyczną skórzaną, czy wodoodporną z membraną i nieskórzaną, to zapraszam Was do Ferrermoto stacjonarnie, internetowo. A jeśli macie jakieś pytania, to widzimy się w Ferrermoto. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na ferrermoto.pl i dajcie nam znać.